Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam, co udało mi się zrobić. To jest taki pierścień aluminiowy. Ma zamocowane 4 kołki o grubości 3,8 mm. I będzie z tego podkowa. To się zakłada tutaj między kartery. Mniej więcej w ten sposób. Tutaj trzeba będzie zrobić nacięcie, żeby korbowód mógł tutaj pracować. I trzeba będzie na pół grubości tych kołków w miejscach, które się zaznaczy, tak mniej więcej, żeby były równe odstępy, coś takiego, trzeba będzie zamocować to na grubość połowy kołka. Z jednej strony i z drugiej strony. Także jak się to, te kartery razem ściśnie, żeby kołki się schowały i pierścień, żeby był symetrycznie, mniej więcej, wiadomo, że się tak idealnie nie uda, ale mniej więcej symetrycznie, żeby to było zamocowane między karterami. Teraz zaznaczymy, w którym miejscu należy. Coś mniej więcej takiego. A może nawet takiego. Teraz zmieniamy stanowisko pracy. Będziemy musieli to przeciąć, tak jak zostało zaznaczone. Najpierw spróbuję po tych liniach. Jest za mała partia. Przymierzymy. To leciałem tak, a tu tak. To mała poprawka. Po zgrubnym dopasowaniu, tak to wygląda. Teraz zgrubnie jeszcze to ładnie dogładzę. Tak jak przymierzaliśmy korbowód z wałem, jak on sobie tutaj pracuje, no to tak, żeby tutaj nie ocierał ani nie stukał w nic, bo to nie będzie miało racji bytu. To musi być tak z luzem, luz też nie za duży, bo po co tracić to, o co walczymy. Czyli o wypełnienie szkodliwej przestrzeni w skrzyni korbowej. No i jeszcze tutaj musimy zrobić taką rzecz. To ma powiedzmy 4 mm, czyli te wałeczki musimy zeszlifować. Tak, żeby nie wystawały więcej jak 2 mm. To wystarczy, żeby zamocować. Teraz trzeba zaznaczyć, w którym miejscu. Thank you.
I jeszcze możemy odznaczyć sobie, ile będziemy musieli tu wybrać tego materiału. Dopieszczenie ręczne. Nie mylić z fazą. I jeszcze musimy te kołeczki aktywować. No, przy szlifowaniu końce się zrobiły trochę szersze. Takim malutkim frezem stomatologicznym. Robię zagłębienie. I tak analogicznie w przypadku reszty. Jak już mamy namierzone i trochę mamy wyfrezowane, już gotowy kształt i na pewno głębokość, robimy takim frezem, który ma kształt taki jak te wpusty, które zamocowaliśmy na podkowie.
proces żmudny, ale... ale mam nadzieję, że będzie warto. Grubość podkowy dzielimy na pół. Pół zaznaczamy na suchmiarce. Moja podkowa ma 8, zaznaczyłem 4. Jeżeli oprze mi się końcówka suchmiarki, to uznaję, że praca jest zakończona. Efekt, jedna strona jest zrobiona. Bardzo, bardzo fajnie mi się udało, że miałem takiego freza, takiego, bo idealnie mi wyszły te wybrania tutaj pod te kółeczki. Tak wyglądają. Zamocowana 4 mm wszędzie. Wszędzie jest.